Siema, witam serdecznie na antenie Radia Maria pana Cezarego Jurkiewicza, radnego miasta stołecznego Warszawy, szefa także radnych miasta stołecznego Warszawy. Szczęść Boże, witam i pozdrawiam. Proszę pana, władze warszawskiego ratusza namawiają stołecznych nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli do sprzeciwu wobec reformy edukacji. Czyżby opozycja nie tylko okopała się w Trybunale Konstytucyjnym, ale także w Ratuszu Warszawy. Świetny pomysł na to, jak rozmawiać się z dziećmi, jak pytać, jak rozmawiać o trudnych sprawach, dlatego że te książki mają formę takich krótkich przypowiastek, one pochodzą z najróżniejszych części świata, natomiast opowiadają o sprawach zasadniczych, prawda, jak to wygląda. Każda z tych części odnosi się trochę do innej dziedziny, to znaczy humor wydał całą serię bajek filozoficznych. Na początku pierwsze cztery części to są, tak jak pani powiedziała, to są krótkie bajki, które opatrzone są takim filozoficzną puentą. I to są bajki dotyczące miłości, radości, kultury, współistnienia. Jest cztery tomy tych bajek. Jak żyć razem, są też, jest mitologia. A ostatnia książka bajek filozoficznych autorstwa Michaela Pikemala, są to opowieści Mędrca Szefiesa. I tutaj Michael Pikemal jest tym mędrcem. On już Michael nie opowiada zasłyszanych historii filozoficznych, tylko sam swoje opowieści. I to, co jest szczególne akurat w tym tomie, w tym ostatnim, najnowszym, to jest to, że na pytania zadane przez uczniów, przez dzieci, Sofios, mędrzec, nie odpowiada wprost, tylko opowiada właśnie. I to jest bardzo ciekawe, bo otwiera głowę na nowe wartości, na nowe pomysły, jak to odbierać. Sam Pikemal jest podobno nauczycielem, ale też on mówi, że stara się pisać książki w taki sposób, który spodobałby się jemu samemu wtedy, gdy był małym chłopcem. I myślę, że rzeczywiście to mu się udaje. Natomiast tutaj się pojawiają bardzo trudne pytania, bo na przykład, czy drobne uczynki mają znaczenie? Kim jest swój, kim jest obcy? Jak postępować, żeby być szczęśliwym, zadowolonym z siebie? Czy można postępować wbrew naturze, przeznaczeniu? To są bardzo trudne kwestie. I tak się zastanawiam, z takiego psychologicznego punktu widzenia, czy to jest dobra metoda właśnie na to, żeby dzieci, może nie wychowywać, może to jest za duże słowo, ale żeby z nimi o takich rzeczach rozmawiać. Książka jako punkt wyjścia do takiej rozmowy. Myślę, że bardzo dobra, ponieważ właśnie nie opowiada nam wprost, tylko opowiada poprzez opowieść, poprzez baśnie. Właśnie o takich trudnych tematach myślę, że jest to jeden z najlepszych sposobów na to, żeby w ogóle do dziecka trafić, bo jeżeli my zaczniemy swój monolog bardzo trudnymi treściami, myślę, że gdzieś dziecko nam odpłynie, a z drugiej strony to bardzo ważne pytania i to nie znaczy, że dzieci nie zadają takich pytań. Że one wpływu nie mają. Jest to pytanie, jakim językiem jest dana opowieść bajka napisana, na ile trafia do umysłu dziecięcego, żeby rozumieć dotyczące tych nieprawidłowości w związku z reprywatyzacją dokonywaną nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach. Pani Marzena K., urzędniczka, może żądać kolejnych odszkodowań do Warszawy, od Warszawy, od miasta stołecznego Warszawy. I w tym momencie, proszę pana, mówimy o ogromnych kwotach. Właściwie to jest kilkadziesiąt milionów złotych. Ale nie może monologować. Dzieci są bardzo inteligentne i one też nie oczekują praw, one oczekują wzorców, to znaczy, że rodzice się będą zachowywali odpowiednio. To i dziecko nabierze tego wychowania zupełnie odprogowo, można powiedzieć. Nie trzeba nic mówić dziecku wprost. Niesamowite jest to, że akurat czytałam bajkę Dziecko doskonałe, która odnosi się dokładnie do tego wychowania.
do grzeczności. I niesamowite jest tutaj, że pyta się właśnie uczeń, kim jest doskonałe dziecko. I Sokrates odpowiada taką przypowieścią, że gdy śpiewał jego ojciec, mówił, ten dzieciak przeszkadza mi pracować. Gdy bawił się na potoru w salonie, ojciec mówił, ten dzieciak jest strasznie niesforny. Gdy płakał, bo miał jakiś zmartwienie, ojciec zrzędził, kiedy wreszcie ten dzieciak przestanie nas denerwować. Kiedy kapryśli, ojciec się wściekał, same zmartwienia z tym dzieciakiem. I tak dalej Sokrates wymienia, jak bardzo niegrzeczne było to dziecko, do momentu, w którym to dziecko zachorowało. I się okazało, że doskonale, jakby, i przytoczę ten fragment, który jest na samym końcu, który naprawdę dość taki mocny. Bo nic nie jest tak doskonałe jak to, co nas pozbawia głosu i nieruchamia, co nam odbiera życie. Nic nie jest tak doskonałe jak śmierć. I to jest dosyć trudne, ale to też otwiera głowę rodzicom, dorosłym, którzy czytają dziecku tą bajkę. I oni sami zastanawiają się nad tym, że nie można wychować doskonałego dziecka. No właśnie, bo mam wrażenie, że ta bajka jest bardziej skierowana nawet do rodziców niż do dzieci, ale też z drugiej strony na rodzicach ciąży teraz ogromna presja, prawda? Jak na nas wszystkich, na kobietach, na mężczyznach, na rodzicach, wszyscy jesteśmy wpakowani w jakieś określone ramy, w jakieś określone role. Jak to wygląda w przypadku rodziców teraz? Bo mam wrażenie, że coraz częściej słyszymy o kolejnych modach, o kolejnych trendach w wychowywaniu. No ja na przykład znalazłam ostatnio artykuł, który prognozuje, jakie trendy będą najbardziej popularne, tak? I jest to na przykład eko-rodzicielstwo. To już co to zmiany, że rodzicielnie społeczność, które jest teraz bardzo młode. Rodzicielstwo bliskości też jest na tej liście. Eko-rodzicielstwo to jest na przykład naturalny port, zmiany papierowe zabawki, jedzenie bez żadnych ulepszeń. Są już ofiary, ofiary wszystkich trendów. No to jest jeszcze jeden trend, slow parenting. Czyli slow food to jest slow parenting, tak. I to polega na tym, że jest to sprzeciw wobec tego nurtu, który postuluje wychowywanie dzieci w takiej atmosferze wyścigu szczurów, ciągłe zajęcia dodatkowe, ciągłe uczenie, ciągłe jakieś lekcje, gonienie tylko po wyniki, a tutaj chodzi o to, żeby spędzać czas razem. I to są jakieś takie wzorce, które nas się chyba próbuje wszystkich tłoczyć. Mówić na to, może znowu duże słowo, ale przedstawić się jako jakieś atrakcyjne oferty. Tylko pytanie, na ile można podążać za takimi trendami, na ile to w ogóle ma sens. Myślę, że to wszystko zależy od rodzica, czy tego potrzebuje, czy nie, bo to jest troszeczkę są takie otwory od naszej obecnej cywilizacji, które mają na celu, myślę, no, pomóc tym, którzy są gdzieś zagubieni, którzy też potrzebują takich bardzo potrzebnych, takich wytycznych zewnętrznych, jak się przyjrzeć każdemu z tych nurtów, o których pani mówiła. Myślę, że w każdym z nich znajdziemy coś bardzo mądrego. Bo, bardzo dziękuję za rozmowę i gorąco pozdrawiam wszystkiego dobrego. Życzę Bóg damy sobie czas na zatrzymanie, na relacje z dzieckiem, na bycie z nim. No jest to chyba jednym z najważniejszych. To zawsze jest pytanie, czy to już musi być w pełni mój sposób na życie, czy jakby ja jestem w stanie wybrać jakiś złoty środek. Ja jestem zdania, że zawsze to pośrodku jest najlepsze i to, co jest najbliższe nam, a nie to, co jest modne zewnętrznie. Wtedy będziemy prawdziwi wobec naszych dzieci i wtedy rzeczywiście to będzie nasza podstawa, tak jak tutaj pani powiedziała, że dzieci tak naprawdę to nie to, co przeczytamy w internecie, będzie stworzyło wzorce naszych dzieci, tylko to, jak my tak naprawdę będziemy się zachowywać i co my czujemy, co jest nam bliskie i co na co dzień dziecko widzi, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy przez chwilę natchnieni. Natchnienie to jest czasem wpływa na rodzice. Właśnie. Tylko tak na co dzień. To wszystko, co robimy na co dzień, to jest z pozorem właśnie ta ogromna trudność, że rodzicom jest się cały czas role różne, inne społeczne można założyć i zdjąć. A rodzicom jest szybciej przechodzić na sferę realną. Czy nam się to podoba, czy nie? Ale naturalnie jest to, że ludzie szukają odpowiedzi, szukają porad, zwłaszcza kiedy dopiero przedmiot jest ta rola rodzica i kiedy już to nie wiedzą na tym, to kolega, szukają jakichś pomysłów na to, jak ich interesy to powinno wyglądać. A w którym momencie przychodzi taka rzeczywistość, jak wygląda to zetknięcie z rzeczywistością? Bo myślę, że może to być moment bardzo stresujący, kiedy te wszystkie teorie konfrontowane są z życiem.
kilka tygodni temu. Myślę, że w momencie, kiedy się okazuje, że doskonałość właśnie nie istnieje i że nie można być doskonałym we wszystkich rolach, które się w życiu pełni. Można być jednocześnie doskonałym pracownikiem, rodzicem, biegaczem, kucharzem, bądź tak powiedziane, nie kucharzem, no, osobą, która kreuje obiady w domu, ale też przede wszystkim wtedy człowiek zaczyna szukać, gdzie popełnił błąd tak naprawdę. Dlaczego ten amerykański film albo ten obrazek z kolorowego magazynu nie przystaje do rzeczywistości. I ostatnio rozmawiałam z koleżanką, która rok temu urodziła dziecko i która mówi wprost, nie mogę już tego wytrzymać. To znaczy mam czasami ochotę wyjść z domu, trzasnąć drzwiami i nigdy do tego dziecka nie wrócić. To oczywiście trwa kilka sekund, ale pojawiają się takie myśli. I mam wrażenie, że dopiero od niedawna mówi się o tym, że rodzice też bywają źli, smutni, sfrustrowani, że mają tego wszystkiego dosyć i że przez pewien czas to nie było przedstawiane, dlatego że też ogromną odpowiedzialnością obarcza się rodziców, którzy są w pełni odpowiedzialni za to, jak ich dziecko zostanie wychowane, jak ono będzie się zachowywało i tam jest gdzieś tam miejsce dla nich. Tak, ja myślę, że jakby takie pana, przyzwolenie na to, że rodzic też może odczuwać nieprzyjemne emocje, jest odnośnie możliwości wylosowania wydarzenia się temu, ale też myślę, że nadal jednak w wielu środowiskach nie jest to mile widziane. A takie uczucia, jak tutaj pani mówi o koleżance, myślę, że może ten realizuje, ale też sama będąc mamą i mając wiele koleżanek, przeżywa każda matka na pewnym etapie swojego macierzyństwa. Jedna szybciej, ale chociaż przez chwilę każdemu z nas takie uczucia towarzyszą, niezależnie jak bardzo potem się z nimi źle czujemy, ale rzeczywiście to nie jest łatwa rola. Natomiast no właśnie, jak sobie z tym radzimy, to tak naprawdę dalej nas określa, ale też to takie przyzwolenie na to. Ja jak pracuję z moimi rodzicami, jednokrotnie mówię im, że oni też mają prawo powiedzieć swojemu dziecku, że zazdrościłam się na ciebie, jestem zdenerwowana, jest mi smutno. To nie jest tak, że zawsze musimy mieć bardzo dzielną twarz i przyjmować tylko i wyłącznie uczucia naszych dzieci. My też mamy prawo do emocji, do odczuwania. Oczywiście mamy obowiązek kontrolowania siebie i nie porywania się emocjom do końca, natomiast mamy prawo o nich mówić, mamy prawo je odczuwać i pokazywać dzieciom. I mamy prawo mówić o nich wprost, nawet małym dzieciom, jestem na ciebie zła, na przykład. Nie chcę teraz z tobą rozmawiać. Na przykład ogromną tubkę farby na środek mojego ulubionego dywanu, albo obciążyć Francji, albo cokolwiek innego. Myślę, że co dzięki temu zyskujemy, wbrew pozorom zyskujemy też to, że uczymy dzieci rozpoznawać emocje. To w momencie, kiedy mamy rodziców, którzy nie okazują swoich emocji, to zazwyczaj i dziecko też ma problem z potem z odczytywaniem emocji i zrozumieniem własnych emocji, ale też innych ludzi. Nauka rozpoznawania emocji to jest tak samo jak nauka matematyki i innych dziedzin w życiu, więc też w tym wzrastamy i jest to bardzo potrzebne. Co więcej, w momencie, kiedy rodzic powie o swoich emocjach, automatycznie upuszcza się trochę napięcie i łatwiej nam potem przejść i spokojnie dalej działać. Przypominamy sobie o konieczności obecności kominarza w naszych domostwach. To jest tak jak w buzującym garnku. Gdzieś musi wyskoczyć, jeżeli o tym nie powiemy, to uderzy gdzie indziej. Chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do rozmowy o lajkach filozoficznych, akurat bo zastanawiam się, skąd potrzeba właściwie, żeby wydać je akurat na polskim rynku. Czy to jest po prostu kolejna interesująca propozycja tych książek dla dzieci, które poruszają trudne tematy? Jest coraz więcej. One opowiadają o śmierci, o chorobie, o cielesności, o inności, o najróżniejszych sprawach. To są inne, nie opowiadają o takich sprawach wprost. Natomiast zastanawiam się właśnie, skąd wziął się pomysł, jak do tego doszło, że one zostały wydane w Polsce. Bajki filozoficzne Helety Kamala to bestseller.
bestseller. I bestseller na rynku francuskim, tłumaczony na wiele języków. I stąd pomysł na to, żeby je wydać w Polsce. Poza tym te bajki to nie są bajki, które poruszają trudne tematy. Tak ich nie nazywamy. Nazywamy te bajki opowieściami, które uczą. Które I tutaj także warto wspomnieć, że te bardzo szczelne okna plastikowe między innymi, to nie zawsze jest bezpieczeństwo tych, którzy mieszkają pod dachem danego domu. Szukają w swoich wartościach i tam, gdzie, zgadza się, dlatego też pamiętajmy o nie tylko zlecaniu przeglądu, o konfirmacji właściwie urządzeń, natomiast tak naprawdę każdy z nas, myślę, że wszystkim, co powoduje nasze działania, jest potrzeba szczęścia i sama chęć posiadania dzieci jakoś też idzie w tym kierunku. I to szczęście przez wielu ludzi jest w różny sposób pojmowane. W związku z tym tak w różny sposób ludzie do niego dążą. I jakie książki odbieramy przez polskich czytelników, przez dzieci, przez ich rodziców. Bardzo dobrze. Rodzice czekają na kolejne liczymy także, że przed świętami Bożego Narodzenia uda się nam spotkać w rozmowach niedokończonych, więc na pewno poruszymy o wiele więcej tematów dotyczących bezpieczeństwa w naszych domach, w naszych mieszkaniach, w naszych zabudowaniach. Bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy tu z Państwem z rzecznikiem prasowym, starszym brygadierem Pawłem Frontczakiem, rzecznikiem prasowym Komendy Głównej Straży Pożarnej. Od godziny 16 konkurs na portalu Radia Maryja. Trzy konkursowe pytania, które zamieściliśmy dla Państwa. Zamieścimy od godziny 16. Oczekujemy na odpowiedzi od godziny 16. Można je wysyłać. Pierwsze 30 osób, które prawidłowo odpowiedzą na nasze pytania, otrzymają te czujki Duox ufundowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzecz zupełnie uniwersalna, to znaczy rozmowa o książce na przykład, ale po prostu rozmowa, spędzenie czasu razem, jakaś taka bliskość, do której taka książka jest punktem wyjścia. Ale czy są jeszcze jakieś takie zasady, które warto mieć w głowie i takie rzeczy, do których każdy rodzic powinien dążyć, żeby się w tym wszystkim nie pogubić w tym całym chaosie?